Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to jest Konspera, to kolejny odcinek Zagrajmy w Pryzno. Pryzno jest nagrywany zaraz po audiologu, który wyjaśnia, czemu właśnie go tak długo nie było. I nadszedł ten dzień, że postanowiłem wam nagrać jeden odcinek. Czy go obejrzycie, czy nie, to już od was zależy. Mimo nadzieję, że tak, startuje swój stoper. 20 minut odcinka, zobaczymy, co się działo ostatnio. Ups, i teraz nie wiem, jaki to był zapis. Czy to był Era? Bardzo podejrzewam, że to był on. Muszę zmienić nazwę zapisu na imię naszego bohatera, bo będę się tak ciągle mylił i się będę tak potykał, więc... Jest 15:17, kiedy nagrywam, za dokładnie 3 godziny mam Wikingów. Dobra, może nie dokładnie. Jak się nazywamy? Skonsperus Tordon I, witam was bardzo serdecznie. Dobra. O, wracamy, ta muzyka. Okej, okay. Dwuręczna broń. Damy sobie troszkę, może chciałbym trochę w shielda tego pójść. Ale już czuję ten klimat. Żałuję, że nie grałem. Dobra, siła jest okej, okay, ale charyzmy chyba więcej trochę nam potrzeba. Czy shield agility? Czyli do agility? Czy to zmieni? Nie, nic nie zmieni, więc... Może w charyzmę? Charyzma też nic nie zmieni. Na razie poczekam. Zrobimy tak, że na razie poczekam. Chyba, że więcej ile potrzeba do naszego levelu agility? Nie, no dobra, a zawsze charyzma ile ten? Party size limit by one. Ale leadership do 6 poziomu jeszcze. Dobra, damy jeden punkcik w charyzmę. I tak będę miał szybko te levele. Dobra. Ale dobrze pamiętam, w ostatnim odcinku pozbyliśmy się naszego... Znaczy ja już nie jeżdżę na nosorożcu. Tak, ja już chyba nie jeżdżę na nosorożcu. Power Throw, no tutaj nic mnie nie interesuje, więc my tego nie dajemy, ale dajemy ci tu Hender i Dan, dobra. Jak tam nasz party? Fuzzle, no siema, komu dałem mojego tego? No, bo już nie mam tego. Nosorożca mam w moim ekwipunku, dobra. Czyli tak, mam 10 tysięcy armu, bo pamiętam, że w ostatnim odcinku sprzedałem, jesteśmy w świecie... Krasnoludów i ja chyba nie skończyłem ostatniego odcinka w świecie krasnoludów. Całkiem możliwe, bo grałem trochę poza odcinkiem, ale już niczego nie nagrałem. Zobaczymy, co jest w tej tawernie i zobaczymy, jakie mamy questy. Slider, Ransom Broker. O właśnie, mam tam jakiś tych, nie? I have prisoners to sell. Patrzcie to! War prisoners 13, a ja mam... Wow, za 416 za sztukę. Sprzedajemy ci. No i 16 tysięcy golda, ale tu mogę się dorobić. Valoni Tesli, Entertainment Goldsman, dobra. Generalnie, jakie plany na przyszłość? Tam zaraz, jak sobie odsłuchacie audiologa, którego przed chwilą dałem, to wszystko będzie jasne. A nie, tego na razie nie kupuję, mam 16 tysięcy, trzeba to zainwestować. Na początku może jeszcze sprzedamy ten sheet, co ja tutaj mam. To mi nie jest potrzebne. To mi też nie jest potrzebne. Niepotrzebne. Black Hood. To może komuś damy kiedyś. Rotten Pork mi też jest niepotrzebny. To muszę mieć. Tatery, to jest nawet ok. Dobra. Czyli my to sprzedajemy. I kupimy sobie troszkę więcej chlebka. Jakiś tam tani chlebek. Proszę bardzo. Chleb nigdy prawie... No, nie kończy się w ogóle ważność chleba. Dobra, kupujemy jakąś ziemię? Nie, ja bym poszedł, bo ja nie będę miał z nimi wojny, więc idziemy do... Mam spółki, mam 16 tysięcy, idziemy do Guildmastera i kupujemy jakiś sklepik, o ile mogę. Miałem nadzieję, że mogę, miasto się długo wczytuje. Pamiętałem, że miałem jakieś problemy z graniem, z tym modem w ogóle, on mi się zacina. Zaczął mi się zacinać, nie wiem czemu. Wcześniej mi się nie za... O ja pierdziele. Wow, czy wy to widzicie? Wow. Dobra, wiem czemu się tak długo wczytywało, nie? Miasta krasnoludzkie, no patrzcie, grzyby, kryształy, grzyby, woda, jakiś statek kosmiczny, albo to są rury, nie wiem. Już mi nawet klatki spadają, bo chodzę w tym epickim miejscu, au, spadki klatek. Szukam Ransom Brokera, mam nadzieję, że to ten... Wow, no patrzcie na tu, ten zamek, tu te skały. Wiecie, niedługo Mountain Blade 2 Bannerlord wyjdzie. Fajnie było w niego pograć. Ale niestety mój komputer tego chyba nie uniesie, skoro ma już problemy z jakąś
Tutaj, dobra, Guildmaster, jest. Productive Enterprise. Dobra, teraz szukamy. Arums a week. 250 arumów za 800 arumów. Ty, kosztuje tylko 800 arumów sklep ADM i 2500. To może być dobry, to jest tanie, tanie sklepy to mogą być. 1500 arumów, 388. Okej, okay, więcej. Ja tam mam kasę, więc 3500, 627 arumów. Bardzo mnie to już cieszy. 5000 arumów, 910. No, to już za dużo trochę, chociaż 5000 arumów, 838 arumów, chociaż no to jest mniej, okej. Okay. To był olej, teraz Tools of Iron. 6000 i 1453 arumów na tydzień. Kusi mnie, kusi. Bo to naprawdę, jak ja tyle będę zarabiał, to nie będę musiał w ogóle walczyć. 7000 gunwo. Chyba będę miał narzędzia. 2500 i 709, to też dobry wynik. Ale za dwa razy więcej mamy dwa razy więcej, więc... Tak, no można powiedzieć w przybliżeniu, tak? 2000... kurde, stary. No nie, no robimy Tools from Iron. Za 6000 mamy 1638 arumów, czyli week, dobra. Dobra, here's money. Inwestycja w przyszłość, tak? Słuchajcie, mój żołd, nie wiem ile żołd mój, dobrze pamiętam, ile on tam wynosi. O, weekly cost 1633, a ja teraz zakupiłem reports, character reports, o, weekly budget. No patrzcie, net iron Karnow, będę zarabiał 700 tych, 700 dolców, arumów, przepraszam, ja tak sobie mówię, arumów. Zamiast tracić, nie? To jest to, że w sumie mając te sklepy teraz, to ja mogę przyspieszać czas i siedzieć z dupą, nic nie robić, ale po co? Mamy questy jakieś? Dobra. Właśnie o to chodzi, żeby robić... Aha, no to tego już nie... A czekajcie. Sacred Grove. On chyba nie był zrobiony. Gdzie to jest? Tam. Sacred Groves. Nie, musimy tam iść. Zapisuję, bo to się może źle skończyć. Tempi slot tutaj, bo... No jak widzieliście, na początku był problem, ponieważ... Nie wiedziałem, jakiego save'a mam sobie wczytać. O, ale zajebistość. To czekajcie, to może ja jeszcze pójdę... po jakiś sklep? No bo nie, na razie czekamy. 10 tysięcy w zapasie zawsze musi być, bo... Nie wiadomo, jakie cholerstwo na nas przyjdzie. Ale póki save'uję... O, no właśnie, na przykład... To miejsce jest idealne na zasadzkę, szczególnie bandytów, nie? O, 6 dni i będę miał... A, bo Slither ma w tym, że może nam oszczędzać żarcie. To foraging to jest właśnie oszczędzanie żarcia. Czy ja mam jeszcze tak dużo konnych? Mam. No i bardzo dobrze. Prison Guard, okej. Okay. Oni są kozaccy. Jeszcze więcej ich będę później rekrutował. Na początku... Musimy się zlevelować i musimy mieć więcej pieniędzy. O, ile... Wow! O, jacie, patrzcie, ile... Ile zawieszeń broni. Zaraz będą wojny. Valahir. Defensive Pact. No, i tu się coś dzieje, słuchajcie. Tu się coś dzieje, ale tak... Sacred Groves. O, tu jest ten król. Najpierw zrekrutujemy was, bo... Będziecie wkurzeni, jak my to zrobimy. No i collect taxes. Start collecting. I już... Ignore them. I już raczej nie odzyskacie, już nie, ten koleś, czy ten król już nie zauważy swoich pieniędzy, nigdy w życiu. Patrzcie, jaka to bogata jest wioska w ogóle. Ile on nam daje? Ktoś chce walczyć ze mną? Przesłyszałem się? No to skopiemy was zaraz, chodźcie. Chodźcie. Najlepszy soundtrack w całej grze, o jacie, ile wieśniaków. Myślisz, że mi coś zrobicie? Tasakami? Na moich rycerzy? O, fuck, zapomniałem, jak się walczy. Jeb! Jeb, dobra. No i widzicie, tu nawet były zacinki. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Ale ja jakbym miał lepszego kompa, nie? To by było zarąbiście. Tylko no widzicie. I co, nie lubią mnie? Ojej. No. Ile mamy?
trzy tysiaczki do przodu. Mnie to pasi. Mnie to pasi. No i co, przyda się chyba... Ja robię tak, taki plan jest, żeby... O! To jest jeszcze fajne. Plan jest taki, żeby z jak najwięcej konnicy, tą konnicą rozjeżdżać dużo, dużo, dużo ludzi. Do Housan. A, to spadaj. Jak, to podobno pewnie był drogi. Jak najwięcej tych ludzi... A tam była jakaś laska. Peasant woman. Nie będę was rekrutował do mojej armii. John Lerferdl. Hello again. I'd like to hire... mercenaries. Nah. Dwóch. Dziękuję. Bardziej czekam na ransom brokera i później będziemy sobie szkolić niewolników, nie? O, Falcon Mercenary. Wow! Są zajebiści. Dobra. To co, jeszcze jakaś bitwa? A nie, jeszcze 9 minut mamy odcinka, bo naprawdę czas nagli... No i zobaczcie, znowu mi klatki spadły. Zapisujemy. Dzisiaj taki odcinek bardziej taki, wiecie, powrotowy. Znowu. Tyle tych powrotów ja miałem. Nie wiem, to chyba już siódmy powrót, naprawdę. Chociaż to nie jest taki pełnoprawny, bo to były takie pełnoprawne, nie? Że trochę nagrywałem, a teraz... O, mam konia. Mam konia. A wy macie piki, a ja mam miecz. Więc macie przerąbane. Ale zapomniałem, jak się gra. Jeśli chodzi o gry komputerowe, to naprawdę Mountain Blade jest moją ulubioną. Komputerowe oczywiście, nie? Bo na PS4 mam więcej gier. Ale tyle, co ja godzin mam przegranych, to nic się nie równa z Mountain Blade'em. Tam cię wykrwawiają, także luzik. A nie, to jesteś mój. Okej. Więc naprawdę... To się nie równa. W CS-a coś tam... Coś tam pograłem... Coś pograłem na Steamie? Ojej. A czemu to... I tylko ten mod znowu mnie zaczął. Nie wiem, naprawdę. Miałem nadzieję, że to się ogarnie. Fuck. Zabili mnie. Nie wiem czemu. O! Dobra. Możemy iść dalej. No nie rzucaj. Myślałem, że straciłem 100 aurumów za... W ciebie. Dacie mi jakiegoś miecza? O, zabiłem. Rzucam. Umieraj. Yeah. Dobra. Coś tu mi się udaje ugrać. Bo te głupiole się bugują. O, ty masz... O. Dobra, tylko słucham, czy mnie koń... Coś biegnie? No właśnie. Nie, to my. Nie, to ja! A, to nasi są. Dobra. Przepraszam, że tak cicho, ale musiałem się skupić. Rzucam. Ktoś nas rzuca. To ty. To ty, śmieciu zdrajco. Ja ci pozwalam żyć. Umieraj! Co ty robisz? Ła! Rzucaj! Jej! Umarł! Dobrze, słuchajcie. Jeszcze jeden i kasa, bo kasa z tego turnieju nam się przyda. A dzisiaj taki odcineczek, taki luźny, więc... Bitew raczej danych nie będzie. Muszę wrócić do rytmu Mountain Blade'owania. Okej, okay, no i wygrałem. Dobra, w tym odcinku jeszcze zakończymy sobie ten... O ja! Jeden na jednego i mam dwuręczny miecz. W którym nie jestem zbyt dobry, bo jestem bardziej jednoręczny niż dwuręczny. Dobra. Dwa
Ważne, żeby te, bo ci co... Ci co są pieszo, to tam mnie nie obchodzą. O, dobrze, dobrze. Bo tam pieszo to... Dobrze. Tam, da, 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 no. No, skille jakie są, bo jednak dużo godzin grałem w to, nie? Dobra, jeden na jednego. Jeden na jednego i mam do kitu broń. I on też ma do kitu broń. Dobra, znowu trzeba będzie się wymijać, ja pierdzielę. Mam coś innego? Trzeba było od razu najechać. No i co? Coś ci się nie udało, ziomuś? No chodź, 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 chodź. Ajczyk. No fuck. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Yeah! 400 damage'a! O jacie. No, to stary masz przerąbane, bo ja mam... I w plery. Ops. Jeps. O kurde, nawet... Bo tak odzwyczaiłem się. Słuchajcie, Wiedźmin dużo robi. No, może zero damage, no bo przecież... I nie trafiłeś. Nie trafiłeś. Trafiłem. Trafiłem. Nie trafiłeś. Ech. No walcz. Gnoju. Ale zrobię z ciebie jeżyka tutaj. Ten turniej jest śmieszny. Ale mi zależy tylko na kasie z niego. No w końcu. Jeps. Halo. I jest, mamy w końcu kasę. I jeszcze idziemy do ludziksów, żeby sobie z nimi pogadać. W ogóle patrzcie, wow, ja się jaram, bo oni wyglądają, oni mają hełm ten, jak on jest, typu Dortmund? Dortmund? Nordmund, coś w stylu. A nie chcę niczego. I no ja z racji tego, że jestem wikingiem, tak, chyba Dortmund, to... Ej, ona jest ładna nawet. Nie wiem, żartowałem, jest brzydko. Ale i tak chcę, żeby... O, admire... A, no trzeba było tak zrobić na początku. No i teraz, o nie, zaraz się zaczną te... Zaczną się te questy. Będzie do kitu. Ardent Admire. Nie, nie, wyrąbane. Marshal. I wish enlist to army, nie, I wish to... Aha, nie, nie, on mi dał to zadanie. On mi dał zadanie z tymi podatkami. On mi dał zadanie z tymi podatkami. On mi dał zadanie z tymi podatkami. To ja dziękuję, ja to spierdzielam. Mnie tu nie było. Dobrze, więc. Żegnam was. To był Skonsper. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Mountain Blade. Będą już niestety rzadziej. I też na tym ubolewam. Jak będzie wolne, to wiadomo, będzie ich więcej. Jak będę miał zapierdziel, to będzie ich jeszcze mniej. Zaczyna się rok szkolny. Już nie będzie tak dużo Wiedźmina, więc możecie liczyć na odcinki. Wiedźmin mnie zabrał kompletnie. Żegnam was, do zobaczenia, oglądajcie, siedźcie na tym kanale, bo coś się będzie działo, naprawdę cierpliwości, słuchajcie, cierpliwości. Jeszcze stworzymy tą taką drużynę Mountain Blade'ową w polską, nie? No, siemano, yo!